pokażę wam, jak wymienić filtr oraz wszystkie uszczelki od Jetski albo Superjeta, jak to zależy, to jako, jak to nazywa, w Kawasaki 300X, Ultra 300X. Nie jest to bardzo skomplikowane. Jedną z części jest tutaj ta klemka, która wchodzi na sam dół całego manifoldu, a to wychodzi od Supercharge. Ja to zakryłem, te dziury, po to, bo musiałem to wszystko wyczyścić, żeby żeby to wszystko wyczyścić, bo pozostawały takie skamieniałości po filtrze. Czyli tu mamy filtr, tu mamy uszczelkę, która no już jest niesprawna, którą trzeba wymienić. Ona właśnie siedziała tam, co ja czyściłem. To jest druga część tego. Wchodzi to od dołu. To jest górna część. Wychodzi wtedy i ta końcówka wchodzi w tamtą rurkę, co pokazywałem. I między tymi dwoma częściami to jest sensor temperatury, którego wystarczy odczepić tam od środka, quick connect tak zwany. No i tu jest ten filtr. No u mnie nie ma już tego filtra, jest po prostu cały wydmuchany. Jeżeli zobaczycie, tutaj są takie rowki jeszcze. Właśnie ten filtr kiedyś tu był. Do tego dochodzą dwie uszczelki. Z jednej i z drugiej strony filtra. Jeżeli się przyjrzycie, to ta część, co jest z filtrem, albo z tymi końcówkami, co u mnie nie ma, taka siatka tu powinna być, zachodzi na tą część, co idzie do Supercharger. A ta pusta część, co tutaj nic nie było, idzie na tą część, co idzie do tuby tam na dół. To w taki sposób prosty idzie. Zaraz tu pokażę. Czyli ta część idzie tu. Tu idzie ta rurka. Wchodzi tędy, idzie Supercharger i tu do dołu. I to jak po prostu zatkałem te dziury, żeby se fajnie wyczyścić. Tą uszczelkę dam nowo, bo mi tu zaczęło trochę likować taka biała, brzydka substancja. Prawdopodobnie cały ten kamień, całe te odpadłości. Ono mi tu trochę tak kapało. Nie kapała, taka maź wychodziła i dlatego postanowiłem wymienić to część. Teraz tak się zastanawiam, może wy macie pomysł, czy ten filtr opłaca się wymieniać. Wiadomo, z czasem ta siatka, co z tej strony jest, ona... Te dziurki są bardzo malutkie, je dosyć co 50 godzin. Najlepiej jest to wykręcać i przeczyszczać, no bo te dziurki się zatykają z czasem. Tak się zastanawiałem, czy to tak zostawić, bo to chodzi tylko prawdopodobnie o emisję, o spaliny, o to, żeby wszystko było zgodnie z prawem. Ta siatka jest po to. Teraz tak się zastanawiam, czy kupować nową siatkę, czy po prostu założyć to z nowymi dwiema uszczelkami. Jak myślicie? Aha, jeszcze wam pokażę, jak to wszystko odkręcić. Tu za tym plate'em, to jest Supercharge, jest jeszcze jedna schowana śrubka. Znaczy śrubka, to jest dość duża śruba, chyba 14 klucz był. Wchodzą te dwie śruby. Jedna mniejsza i jedna duża. To jest cały trik, polega na tym, żeby odkręcić tą jedną śrubę, te dwie tu widoczne, tą trzecią widoczną i tu. Ja tylko jedną stronę odkręciłem po prostu, żeby tego plate'u nie zgubić. I tu jest jedna schowana. No i po zakończeniu dam anti-seize, żeby wiadomo, się śrubki ładnie dokręciły i żeby było problemu później je odkręcić. I tu wkładamy hose, a tutaj dużo tą rurę, co ja wam pokazywałem. I skręcamy wszystko razem. Jak skręcamy razem, tym do dołu i tym do dołu. I to jest cały tryb. Sensor, jak chcecie, możecie wykręcić sensor, ale ja nie widzę potrzeby, skoro jest quick connect. Uważajcie, żeby go nie przegiąć, bo później, kurde, trzeba sobie lutować albo co z tym zrobić. No i dwie uszczelki na filtrze, który dość często będziemy musieli wykręcać, żeby wyczyścić. Ja chyba zostawię tak, jak teraz jest.
Jeszcze raz, to jest Kawasaki 300X z Supercharger. Czemu to postanowiłem zrobić? Bo jak mówię, tu już mi leciały takie białe odpady, no i trzeba było tą szczelkę wymienić. I te śruby wchodzą tu, tu idzie ta duża i tu gdzieś wchodzą małe. O, tu jest jedna, druga, trzecia. Bardzo proste do wymiany. Jeszcze następnym video pokażę wam, jak się czyści intercooler, cały ten chłodzenie silnika. To jest też bardzo prosta sprawa, wykręcamy to, ja to wyjąłem, to idzie tu. Ja wyjąłem tylko i wyłącznie dlatego, żeby było łatwiej mi tu wszystko zrobić. Wykręcamy wszystkie hołdy i tam są dwie takie śruby na samym dole, co to trzymają, ale to będzie już na następnym wideo. To jeszcze raz wideo pokazuje, jak wymienić filtr wydechu w Kawasaki Ultra 300. Pytania piszcie w komentarzach. Jeżeli będziecie wszystko składać, to w książce jest napisane każda śruba, jakim torkiem powinna być zakręcona, jako siło. Już to jest bardzo ważne w tym. Ciężko jest dokręcać na rękę albo na wyczucie, bo można przykręcić śruby. Śruby, jak widać, są już dosyć zużyte. Trochę rdza, nie są jeszcze złe. Tu już widać trochę rdza biała i można po prostu przekręcić taką śrubę i wtedy jest problem.